IndyCage.pl. Jesteśmy już po gali Babilony MMA w Międzyzdrojach i udało mi się dorwać Borysa Mańkowskiego. Cześć, Borys. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, właśnie. Aha, słuchaj, pytanie na sam początek. Mniejsza organizacja, jej debiut dzisiaj, byłeś gościem, ale równocześnie wspierałeś też gwiazdy, które występowały w rozpisce. Co możesz powiedzieć na temat całokształtu? Generalnie podobało mi się bardzo, nawet bym powiedział. Mała ta gala, tak jak wspomniałaś, ale taka sympatyczna, ładnie oprawiona, ładnie zrobiona. Wszystko szło sprawnie, mało tych walk, to fajnie w sumie, bo nie jestem fanem gal, gdzie na przykład jest, nie wiem, 15 walk i to trwa w nieskończoność, no bo to tak, ja zawsze to porównuję do filmów. Nikt nie chce iść do kina na 4 godziny film, tylko woli, żeby to zamknęło się w dwójce, ale żeby było tam ciekawie i chętnie wrócisz na, powiedzmy, drugą część. I tak samo wydaje mi się, że to powinno wyglądać tutaj. Wygraliśmy bardzo rzadką techniką w dodatku, także no jestem bardzo zadowolony. Mm-hmm. I tak jedna jeszcze walka wypadła tak naprawdę z rozpiski, bo generalnie miało być ich 6, a tutaj jeszcze mniej, sporo skończonych przed czasem. Właściwie tylko chyba walka wieczoru trwała na pewnym dystansie. Jak oceniasz przebieg walk? Widziałem Skibę, widziałem Gracka Szadzińskiego, bardzo fajnie zawalczył, widziałem Sztangę, też fajnie, że wygrał, a inne walki to tylko słuchałem, kiedy się skończą, żeby po prostu przekazywać swojemu kumplowi. Jasne, rozumiem. Powiedz mi, dzisiaj byłeś w roli obserwatora, ale wszyscy czekają, aż znowu wystąpisz w oktagonie, a na razie głucha cisza. Co się z tobą dzieje i kiedy następna walka? Wydaje mi się, że w grudniu. Musi być trochę ciszy, bo przecież nie może być cały czas głośno o mnie. także wydaje mi się, że to będzie grudzień. Jeżeli ktoś chce, nie wiem, śledzić na bieżąco, zapraszam na swoje fanpage. Jasne, na pewno będziemy śledzić. Słuchaj, Mateusz Gamrot przygotowuje się do swojego rewanżu z Normanem Park i na pewno odgrywasz w tym dużą rolę. No tak, zdecydowanie. Gamrotowi zawsze pomagam, tak samo jak Skibie. Zawsze bardzo dużo sparujemy ze sobą, dużo trenujemy, analizujemy walki i razem gdzieś tam też myślimy, co zrobić, żeby było lepiej. Także no tak, zdecydowanie. I wydaje mi się, że Gamer w tym pojedynku zdecydowanie pokaże jak gdyby swoją przewagę, bo jest tak zmotywowany jak jeszcze nigdy. No. Tylko żeby właśnie nie wypompował tego, albo żeby nie przesadził, bo wiadomo, różnie może to gdzieś tam potem się okazać na samym końcu ostatecznie. Czasami też nie można tak za mocno, nie? Tak. No, doskonale wiesz, bo sama trenujesz, także wiesz, że nie można się przepompować, ale Gamer jest inteligentnym zawodnikiem, także zna swój organizm, słucha go, także wie, kiedy odpuścić, a kiedy wejść na kolejny bieg. Jesteś jego sparring partnerem w tych przygotowaniach? Jestem. Mimo tego, że nie jestem mańkutem, to zdecydowanie też jestem, ponieważ ze mną się sparuje ciężko. Także po prostu chodzi o tą robotę. Ja jestem mańkutem, to ja mogę sparować, jakby co? Nie ma problemu. Zapraszamy, żebyś przyjechała do Poznania i sparowała z nami. Studiuję tam i pracuję. Aha, no to widzisz, no to tym bardziej wbijaj w takim razie. Dobra, pomyślimy. A jeszcze jedno pytanie, bo no jest wyczuwalny ten beef, jeśli chodzi o social media między Mateuszem a Normanem. Gdzieś tam jakieś kolaże śmieszne, prześmiewcze jakieś tam rysunki, posty na Instagramie, posty, gdzieś tam nazywanie ciebie girlfriend, prawda, i w ogóle różne takie sprawy. Rusza to Mateusza? Rusza to ciebie? Znaczy mnie w ogóle w sumie to nie rusza, bardziej to rusza Gamera w tym sensie, że jest jeszcze bardziej zmotywowany do tego, po prostu go sprać i tyle. Także w sumie fajnie, że to robi. Bo Gamer wyjdzie i urwie mu głowę, także fajnie. Gameplan dość prosty, ale jeśli będzie zrealizowany, to dobrze dla was. No oczywiście, dla nas będzie zawsze dobrze. A Gamer nigdy nie przegrywa i teraz też nie przegra. Rozumiem. Borys, bardzo ci dziękuję, życzę ci miłego wieczoru i cieszę się, że poświęciłeś czas po tej gali tutaj w Międzyzdrojach na to, żeby porozmawiać trochę o sprawach, które się dzieją w naszym światku MMA. Dzięki wielkie i pozdrawiam wszystkich. Jest.